Zalecenia GIS-u w przypadku przeciwdziałania koronawirusowi jest dezynfekcja i częste mycie rąk. Problemem jest jednak to, że na sklepowych półkach już od dawna nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnych środków do dezynfekcji rąk. Po prostu zostały wykupione, a producenci nie nadążają z ich produkcją. Dlatego właśnie w tym filmie postanowiłem podzielić się z Tobą przepisem na domowy środek przeciwbakteryjny, dzięki któremu będziesz w stanie uchronić się skuteczniej przed koronawirusem. Co więcej, podzielę się z tobą również sposobem na domowy środek odkażający różnego rodzaju powierzchnie w naszym domu. Środki antybakteryjne warto wykorzystywać również do dezynfekcji domu. Jak wskazują badania, najwięcej drobnoustrojów zbiera się w kuchennych blatach i sprzętach, często wielokrotnie więcej niż w łazience. Z domowych środków do dezynfekcji warto korzystać nie tylko podczas epidemii koronawirusa. Samodzielne przygotowywanie preparatu pozwoli nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale również kontrolować skład tych produktów. Apteczne i marketowe środki dezynfekujące często mają dodawane zbędne barwniki i aromaty, które mogą dodatkowo podrażnić dezynfekowaną skórę. Oto przepis na domowy żel do dezynfekcji rąk. Najprostszy żel antybakteryjny możemy przygotować już z dwóch składników. Jego podstawowym składnikiem jest żel aloesowy, który ma działanie łagodzące i przyspiesza gojenie się ran. Kolejnym składnikiem jest wysokoprocentowy alkohol, który jest środkiem odkażającym. Składniki te należy połączyć w porcjach 4 części żelu aloesowego na 6 części alkoholu. Czyli, aby na przykład zrobić 100 ml środka dezynfekującego, będziemy potrzebować 40 ml żelu aleosowego i 60 ml alkoholu. Żel do dezynfekcji bez alkoholu. Ci, którzy nie chcą zrobić środka do dezynfekcji z alkoholem bądź po prostu nie mogą go znaleźć na sklepowych półkach, przedstawiam przepis na domowy środek do dezynfekcji bez użycia alkoholu. Oto składniki, które będą potrzebne do przygotowania bezalkoholowego preparatu: 30 do 40 ml żelu z aloesu, 15 kropli olejku cynamonowego o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, 10 kropli olejku lawendowego, ponieważ ma właściwości antybakteryjne, 15 kropli olejku pomarańczowego o właściwościach antyseptycznych. I 10 kropli olejku goździkowego lub olejku z witaminą E. Ochroni nas przed nadmiernym przesuszeniem skóry. Wszystkie te składniki należy wymieszać w podanych proporcjach i żel bez alkoholu jest gotowy. Pora teraz na przepis na środek do dezynfekcji domu. Środek antybakteryjny, który ma być skuteczny podczas porządków domowych, musi zawierać w sobie wysokoprocentowy alkohol, który gwarantuje natychmiastowe zniszczenie drobnoustrojów. Do produkcji preparatu zalecza się użycie spirytusu ratyfikowanego. Spirytus ratyfikowany można zastąpić spirytusem salicylowym lub wysokoprocentową wódką. Preparat antybakteryjny do czyszczenia powierzchni w domu możemy przygotować z takich składników: 300 ml spirytusu, 20 kropli olejku lawendowego, 60 kropli olejku tymiankowego, 60 kropli olejku z drzewa herbacianego. Środek można przygotować bezpośrednio w buteleczce ze spryskiwaczem. W przypadku delikatnych powierzchni warto sprawdzić działanie preparatu na mniej widocznych fragmentach. Przygotowując płyn i żel antybakteryjny, warto zwrócić szczególną uwagę, czy wykorzystywane przez nas olejki to olejki naturalne. Tylko takie zapewnią nam optymalne wzmocnienie odkażającego i antybakteryjnego działania preparatu. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.